Ten program oglądacie dzięki firmom LED Lenser, tamet.pl, kolba.pl, taniepolowanie.pl, Delta Optical, Togo, prostorek.pl, FW Kea, Leśniczówka, Max Mięs, Strzelec, kaliber.pl, Hafex. Witamy Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Maciej Stefaniak? Piotr Bogdanowicz. Czyli ja. Cześć Maciej. Cześć Piotr. Dziś długo wyczekiwana premiera w tym roku, czyli mamy na tapecie prosto od polskiego dystrybutora, czyli od firmy Delta Optical, Digex C50. Mhm. Oglądałeś filmy w internecie? Coś tam widziałem. Ja też. Oglądałem też oficjalny trailer, zwiastun tego urządzenia. I zrobił na mnie wrażenie. Na tobie? Zobaczymy, jak to będzie w realu. Dlatego o tym nie mówię, bo najpierw zostałem, że tak powiem, nakręcony tym i większość moich kolegów, którzy zobaczyli ten zwiastun, mówią, będzie się działo. Jeżeli rzeczywiście to jest tak, jak to jest pokazane, to jakość jest kryształowa. No, przede wszystkim są pewne różnice pomiędzy tym a tamtym, które był tym stary model N455. Tak, tamtego też mieliśmy w użytkowaniu. Byliśmy tak. Z nim w górach na polowaniu i wyszedł nam piękny odyniec, którego podchodziliśmy, jednak mi uciekł. Dziś też mamy już tego Digexa założonego na sztraserze, czyli będziemy z niego strzelać. Czyli zobaczycie, jak nowy Digex strzela. Ale zanim będziemy strzelać i zanim będziemy opisywać Digexa, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Digex C50 możecie kupić albo z iluminatorem, albo bez. Z dwoma rodzajami. Z dwoma rodzajami. Tak. Czy można kupić też bez? Można też kupić bez. Można bez, czyli można kupić albo samo urządzenie, albo z jednym iluminatorem. Albo z mocniejszym, prawda? Tak. My mamy do dyspozycji od pani Honoraty z firmy Delta Optical mamy iluminator o mocy 850 tak. Model S. No to co Maciej, zaczynaj. Trochę takich technicznych rzeczy, bo pulsara jako pulsara myślę, że nie trzeba za mocno przybliżać, bo każdy wie, aczkolwiek chcemy Wam rzetelnie opowiedzieć o każdym urządzeniu. Od masy zacznę, może od tego, co jest duże tak. Tak? W danych. No, jest większa masa tego urządzenia, to czuć, ze względu na, na ten tryb, który jest w tej chwili do przełączenia dzień i noc. Dzień tak? i noc. Poprzedni model, bo to trzeba troszkę porównać, poprzedni model mieliśmy czasem problemy z tym, żeby w dzień to użytkować, dlatego dokładnie. Że jak było słońce, czy w ogóle jasno było bardzo, to wtedy ten sensor był na tyle czuły, że nie pozwalał nam na dokładne widzenie tego. Próbuję sobie przypomnieć, czy w poprzednim Digexie była dziurka? Była, tak. Tak mi się właśnie wydawało. Była najpierw szybka taka z powłokami. Mhm. Później następnie zrobili plaster miodu. Tak. No i oczywiście ewolucja była klapek też, czyli tu mamy przycisk. Przycisk jest. Tak, jest przycisk, który nam jakby ułatwia to odpinanie bezdźwiękowe też można powiedzieć. Dokładnie. No, cofnę się jeszcze raz do przełączenia
trybu dzień-noc, tak? Tego nie było. Tu jest przesłona najprawdopodobniej w środku. Tak myślę, jak to myślę tego... że jak otworzymy, być może tu nie będzie widać. Ja czekajcie, zerknę. Czekaj, Maciek. Tak, widać. Może poprosimy tutaj naszego realizatora. Uwaga, mamy teraz tryb nocny. Przełączam tryb dzienny. Czy to widać? Nie widać. Ale pokażemy wam to, ale pokażemy wam to. W każdym razie działa jak to będziemy, troszkę jak w aparacie. Tak, tak, jak będziemy na strzelnicy, wtedy też będziemy sobie zbliżymy kamerę. Ja to widzę. Jeżeli jestem tak pod kątem, jest przesłona, która w trybie nocnym jest całkowicie otwarta, a w trybie dziennym jest przysłonięta, jest delikatna, delikatny otwór. Okay. Dokładnie. Opisujmy dalej. Kolejno ostrość celu, tak? Czyli też mamy troszkę zmniejszone to pokrętło. Od razu powiem, że to dosyć ciasno chodzi. Może to za jakiś czas będzie luźniej, tak? Aczkolwiek powiem ci, Maciej, z tym... Ale do czego zmierzam? No. Zmierzam do tego, że jeżeli zamontujemy to zaraz, tak jak no mówimy, przysłowiowo na glebie, czyli przy lufie samej, to jeżeli nie wsadzimy tutaj początkowo, możemy mieć problem z ustawieniem ostrości takiego prostego. Tu mamy 20 parę stopni, tak? Jak wyjdziemy na zimno, a dzisiaj jest zimno, może nie ma mrozu, ale nie wiadomo jakiego, to zobaczymy, jak to będzie też chodzić. Rozruszać się rozrusza, pewnie będzie ok. Jasne. Ale jeżeli jest całkowicie na lufie, to załóżmy może być... jeszcze na chwilę, mamy tą możliwość, korzystamy z szybkiego montażu. Zobaczcie, Maciek mówi o tym, że w tym momencie nie mamy tu jak chwycić, bo jest mamy podświetlacz, blisko. Tak? Jest mamy podświetlacz, więc używając może dwóch dosyć. Rąk, ok. No ale to jedno musimy, tak? Bo tak. Jedno mamy, jedno trzymamy karabin, drugą tak. Jest to, jest to jakiś kamyczek do ogródka pulsara, że warto popracować nad tym, żeby to chodziło troszkę lżej. Lżej, tak. Aczkolwiek to też na tym mógłbym filmiku, powiedzieć... którym oglądaliśmy gdzieś tam ze wschodu, miał bardzo wysoki montaż, więc bez problemu mógł chwycić od kręcił. Tak. No, my będziemy mieć troszkę utrudnione, no, ale taki montaż mamy, jaki mamy. Następnie mamy bardzo dobry montaż. Jedziemy, oczywiście. Bardzo składny. Kolejnym etapem, elementem jest tutaj podświetlacz. Tak? Podświetlacze mamy dwa rodzaje do wyboru lub bez, bo możemy sobie wykorzystać innego producenta też podświetlacz. Oczywiście jest to ustawieniem kierunku. Tak? No i siły światła, czyli na tym pokrętle, na potencjometrze. I jest też jest to wygodne. Włącznik. Jest to wygodne. Włącznik i włącznik jest od tyłu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o podświetlacz, oczywiście podświetlacz działa za pomocą tego samego akumulatora, który jest pakowany tutaj. W zestawie mógłbym powiedzieć, mamy dwa, jeszcze dojdziemy za chwileczkę do pudełka. W zestawie mamy dwa akumulatory, czyli akumulator, który wkładamy, ja tu mówię wieżyczkę, wkładamy wieżyczkę, drugi do podświetlacza, plus mamy wbudowane jedno ogniwo, które, czyli które ogólnie które jest samo urządzenie działa na dwóch. Plus trzeci jest w doświetlaczu. W poprzednim modelu chyba był jeden zapasowy, z tego co pamiętam. Zaraz pamiętam, że ładowarka była na dwa, tutaj też jest ładowarka. Może wiesz co, Maciek, ja przejdę do tego, pokażę co proszę. Jest słuchajcie, w pudełku. A ja jeszcze w międzyczasie opowiem o tym, gdzie mamy, czyli tak, nie zmieniło się to, że mamy port do zgrywania, czy też do ładowania w bocznej bazie. Co dalej? Oczywiście przycisk menu, krótkie menu, długie menu, czyli te rozszerzone i oczywiście też potencjometr, który nam tutaj zmienia, chodzimy po tym menu, zatwierdzamy oczywiście też przyciskiem, no i tutaj też się za dużo nie zmieniło, dlatego że mamy też cały kontroler na okularze, no i ostrość ekranu też na okularze. Opowiadaj. Jakbyś mógł zobaczyć, czy tam jest jeszcze jeden, czy mam rację, czy nie mam racji. Nie macie. Moim zdaniem są dwa akumulatory, z czego jeden jest do... mamy sieciuweczkę. Więcej akumulatorów nie mamy. Mamy kable, więcej akumulatorów. Rozumiem. Dobra. Czyli mamy dwa akumulatory. Tu mamy jeszcze jakąś... Czyli jest komplet, tak naprawdę. To ciekawe. To jest, ja już wiem, co to jest. To jest najprawdopodobniej pokrętło.
właśnie klapka, do tego, aby użyć też dłuższego akumulatora, bo jeżeli chcemy mieć kompatybilne jedno z drugim i nie mieć pięciu długości, to używamy, to używamy sobie po prostu przy krótkich krótkiego, z krótkiej tej zaślepki, a do dłuższych akumulatorów. Fajnie, okay. Fajnie, że to pomyśleli. I to jest dobry pomysł. Bo tego nie było. Tak, i to jest dobry pomysł. Kupujemy sobie dodatkowo od razu dłuższy akumulator, który wrzucamy w podświetlacz. Zakładamy dłuższą klapkę i mamy wtedy dwa akumulatory, które są dłuższe. Które są po prostu o większej pojemności. Tak, tak. Jest, jest ok. Ładowarka. Lepszy kabel widzę jest. Ładowarka ale standardowa, taka sama jak była na dwa. No do ładowania. Tu jest tu USB-C. Tu? Nie. No jak nie, jak tak, Maciek? A nie, masz rację. Słuchajcie. Tutaj no, mamy. Tutaj a, okej, okay, czyli mamy kabel do ładowarki, a USB-C jest ładowanie urządzenia. Bo USB-C mamy teraz już ładowarkę, tak? Czyli też jest zrobione też. Dlatego, że biorą taki kabel, który jest... Brawo. Tak. Małe zaskoczenie, już myślałem, że błąd. Ale widzicie, ale tak to jest. Ale otwieramy fajny, to na bieżąco. Fajny pleciony kabel ten, który... Otwieramy na bieżąco tutaj, nie, nie wcześniej. Lubimy być zaskakiwani przez, przez różne firmy. W porządku, tak dobrze. Jest. To wszystko tu już chowamy, do akumulatorów nie wracamy. Mamy akumulator, mamy ładowanie. Jest. To jest też fajne, że po włożeniu akumulatora wyświetla nam się od razu stan naładowania. Mhm. Możemy go podładować po to, żeby na strzelnicy nam nie zabrakło mocy. Ściereczka. Pulsar zawsze dokłada dobrą ściereczkę do wycierania obiektywu, to cenne. No ale i... pamiętajmy, że powinniśmy najpierw go wydmuchać. Oczywiście. Jeżeli mamy go bardziej zabrudzony, czy też wypędzlować. Standardowo bardzo fajne pudełko, które można schować, ściągając, tak jak my lunetę. Z reguły robimy, ściągamy lunetę, wkładamy lunetę do pudełka, zakładamy, to jest to kompatybilne, świetne rozwiązanie, bo duże, przy mniejszych celownikach nie ma możliwości schować z powrotem na przykład tutaj lunety, bo te pudełka są mniejsze. Ok, tu już mamy założone tak zwane świńskie ucho. Tak jest, na magnes. Jest na magnes. Niektórzy narzekają, niektórzy się cieszą. Mi się według podoba rozwiązanie na magnes. Bardzo dobre rozwiązanie i nie udało mi się zgubić. Ja mam słabość do tych rozwiązań pulsara na magnes, bo nawet jak zakładałem do obserwacji, to pach klapka przypięta, ta klapka mi nigdzie nie lata, tylko obserwuję, pach odpinam, więc dla mnie pulsar rozwiązania z wszelkiego rodzaju magnetycznymi klapkami i tak dalej, czy magnetycznym świńskim uchem, jest bardzo fajną rzeczą. Mówiłeś o iluminatorze, że możemy go odpinać i przestawiać tak, jak nam wygodnie, z której strony chcemy? Przede wszystkim to jest też ważne po to, żeby to normalnie w futerał wsadzić. Jeżeli mamy miękki futerał, no to takie ułożenie, jak w tej chwili zrobiłeś, dopniemy ten futerał, jeżeli jest wysoki, tak? Mhm. Ale w przypadku skrzynek, które są ciasne, to jeżeli mamy tak szerokie urządzenie, to mamy często problem, żeby to zamknąć. Trzeba to mocno ściskać, więc możemy zawsze sobie popuścić ten element i zrobić to w ten sposób. Jasne. Czyli jeżeli będziemy mieć to na broni po prostu w ten sposób, to nam się to zmieści w skrzynce i nie będziemy musieli tego nadmiernie ściskać. Dokładnie tak jak mówisz. Ustawienie iluminatora jest wiadomo już indywidualną kwestią. Każdy ustawia tak, żeby było dobrze widać. To zależy, co mamy też, czy mamy tłumik założony, czy nie, bo to też są takie elementy. Co dalej? No, jeżeli chodzi o menu, to nie wiadomo, ile się tam nie zmieniło. Oczywiście możemy korzystać z funkcją Stream Vision. Maciek, jeżeli chodzi o menu, za chwilę aplikacją. Je omówimy, tak? Włączymy i omówimy po kolei menu. Mhm. Czyli prosiłbym, abyś omówił dokładnie urządzenie, co ono ma, jakie ma wagi i tak dalej, jak mocno można, jak dużo można nagrać, bo na urządzenie standardowo, na urządzenia pulsara możemy robić 16 giga materiału możemy nagrać na to urządzenie. Gwarancja? 3 lata. No, sporo. No też jedna z większych bym powiedział, tak, jeżeli chodzi o pulsara. Urządzenie na baterii jak długo wytrzymuje? 5 godzin. Do 5 godzin. Super. To, tak nazwijmy, to jest, tak? No, mając plus... Podświetlacz też zależy wszystko od tego, na jakim poziomie będziemy doświetlać, ale zazwyczaj z praktyki wiemy, że
że doświetlamy praktycznie maksymalnie. Mhm, ale tak, Maciek, przerwę. Mógłbym powiedzieć, że powiększając tu o większy akumulator plus mając drugi w zapasie, całą noc możemy spokojnie wejść. Tak. To też nie jest tak, że cały czas siedzę i lustruję. Mhm. Z reguły mam coś do ręki, tak, więc tym lustruję, a to urządzenie służy nam już do sprecyzowania. Ale też, Maciek, nie wiem jak ty, ale ja, jak już wychodzę na polowanie i mam podchód i idę w podchodzie, jestem przygotowany już na tyle, że ja już tego urządzenia nie wyłączam. Ja mam w stanie wstrzymania. Tak, na stanie wstrzymania, bateria, tak? Zgadza się. Ale czasami jest tak, że po prostu idę, obserwuję i już nawet nie bawię się w stan wstrzymania, bo jest w miarę szybko, tak? Jest coś, no to się trochę dzieje, może trwać, tak? To rzeczywiście już tak jest, więc mając tą baterię, jeden akumulator na podmiankę, jestem w stanie całą noc spędzić w miłym towarzystwie w łowisku. Mhm. Okej, okay. Co dalej? No mamy przede wszystkim też mniejsze troszkę powiększenie względem tego wcześniej urządzenia, czyli mamy 3,5-krotne powiększenie. Maksymalne cyfrowe mamy do 14 razy. Mhm. Co dalej? Gwarancji mówiliśmy, oczywiście funkcje PIP, mamy profili, czyli możemy skorzystać z tych profili, na przykład używając różnych kalibrów, jak mamy taką możliwość wymiany lufy, lub jeżeli mamy to na montażu szybkim, na przykład Picatinny, a mam wyposażone karabiny w szyny Picatinny, to możemy to oczywiście też ustawić do różnych karabinów. Maciej, powiedz mi jedną rzecz. Przy przystrzelaniu tego urządzenia, czy możemy ustawić na przykład sobie różne dystanse? Czyli na przykład mam jakiś profil, mam karabin w kalibrze 308, i ustawiam sobie pierwszy profil na przykład na 100 metrów, drugi profil na 200 metrów, trzeci profil na 300 metrów. Aż niby do kilometra. To tak się śmieje, bo ja 10 wiem. Jest dystansów w każdym profilu. Mhm. Tylko tyle, że pytanie, czy na tyle mamy dużo skali, żeby wjechać ten kilometr. Myślę, że nie ma to sensu i tak tego tak nie używamy, bo zasięg urządzenia jest maksymalnie do 500 metrów, tak? Mhm. Czyli możemy sobie pół dystansu poustawiać lub na przykład też możemy korzystać z różnej amunicji. Jasne. Też możemy ustawiać te profile pod kątem. Wiadomo, że nie każda amunicja się pokrywa. Czasem są dość duże różnice, więc możemy wtedy jednak sobie... Jednak pulsar daje nam tą możliwość, że możemy to ustawić. Zgadza się. Okay. No co tam mamy jeszcze? No mamy wyświetlacz AMOLED, tak? Też o dużej od 1024 na 768. Całkiem niezłe. Się za dużo nie zmieniło. Jak na Noctowizor, to dobra. Tak, ale coś. Tutaj jeszcze skorzystam. Mamy ten sensor CMOS, tak? Który ma rozdzielczość 1920 na 1088. No, czyli jest więcej. W AMOLEDzie wszystko jest. Tak, jest no jak najbardziej. Powiem, że no co dalej? Musimy powiedzieć o cenie i musimy zaraz Nie. Zanim do strzelania, zanim do ceny. Już bym postrzelał. Ja też. Ale myślę, że najpierw, Maciej, będę Cię prosił o to, abyś przeszedł przez całe menu, włączył... Ja widzę, że tak, mamy jeszcze 42 minuty nagrania tutaj na tym. Włącz proszę sobie zapis. Już nie będziemy ustawiać godziny, daty i innych rzeczy, ale włącz proszę zapis i przejdź proszę tak na szybko menu naszym widzom, opowiedz, jakie jest menu. Dzięki temu... Będziecie mogli za chwileczkę zobaczyć obraz z tego urządzenia, co Maciek widzi i jakie są funkcje tego menu, bo być może nie oglądaliście naszych poprzednich filmów, w których był Pulsar, czy w których omawialiśmy menu Pulsara. Mhm, okay. Przybliżymy Wam teraz, jak wygląda menu, jak można w jaki sposób ustawiać to. Zrobimy to manualnie, jeszcze w pomieszczeniu. OK, czyli tak, wchodzimy w menu rozszerzone, mamy 5 profili do ustawienia, w każdym z tych profili mamy możliwość ustawienia 10 dystansów, mamy też siatki celownicze różnego rodzaju,
spróbujemy sobie. Tej siatki mamy możliwość ustawiania różnych kolorów. Co kto lubi oczywiście. No i ustawimy dystans. 100 metrów. To ustawienie jest ustawieniem przystrzelenia broni. Robi się to w bardzo prosty sposób. Możemy zamrozić ekran, następnie przejechać na strzał, który gdzieś tam mamy, załóżmy, nie wiem, prawo, góra. Zapisujemy. Mamy ustawiony dystans 0-100 metrów. Oczywiście możemy dodać też drugi dystans, aczkolwiek musimy pamiętać też o tym ustawieniu ze 100 metrów. Tu mieliśmy 29 na X i minus 6 na Y. Czyli dodajemy. Dodajemy kolejny dystans, 200 metrów. Mamy to ustawienie, załóżmy w minus 29. To jest oczywiście za dużo względem tego, ale to nie jest nieistotne. Chodzi tu o coś innego. Przede wszystkim o ustawienie, pokazanie Wam, jak to wygląda. OK. Czyli mamy tak, mamy ustawione 100-200 metrów. Oczywiście mamy możliwość ustawienia jasności ikon, mamy możliwość ustawienia włączenia Wi-Fi i korzystania z aplikacji, gdzie korzystanie z aplikacji, ustawienia Wi-Fi, włączenie mikrofonu, czyli dźwięk też możemy nagrać. No i co tam dalej? Jeżeli mamy ustawione już dystanse, to w krótkim menu, które z prawej strony nam się pojawi, mamy możliwość ustawienia jasności, kontrastu, ale też mamy dalmierz stadiometryczny i co tam dalej, mamy jeszcze dystans. Tak? Czyli możemy tutaj przełączać, jeżeli ustawimy dystans, to mamy możliwość go szybkiego przełączenia. Zostawiamy na 100 metrów i to właściwie jest na tyle. Mamy jeszcze nocny tryb, który przełączamy na obiektywie. Jeżeli go przełączymy, to jak widzicie, ten obraz jest zupełnie inny, jest już bardziej zamazany. Chodzi tutaj przede wszystkim o dystans, na który w tej chwili patrzymy. To jest bardzo mały dystans. I co tam dalej mamy? Jeszcze jest funkcja Sunlight, którą mamy właściwie w tej chwili włączone. Oczywiście mamy też powiększenie. 7-krotne, 14-krotne i z powrotem 3,5 raza. Z powrotem przełączymy sobie jeszcze w tryb dzienny. Ładnie nam się przełączył. No i oczywiście też, jeżeli chodzi o akumulator, w pasku zadań mamy godzinę, mamy ogólnie pokazane wartości, które sobie poustawialiśmy, plus jeszcze stan akumulatora. To na tyle. Będziemy strzelać, będziemy jeszcze widzieć, co, jak to w tym urządzeniu widać. No i tak wygląda właśnie menu tego urządzenia. Świetnie. Zatem Maciej, co? Jeszcze jedna ważna rzecz. Cena? Cena urządzenia z podświetlaczem, czy to 940, czy 850, to jest 6499. Czyli może być 6,5 tysiąca złotych. Dokładnie. A bez iluminatora mamy różnicę około 500 zł, czyli niecałe 6. Średnia cena w ogóle iluminatorów na rynku? No i tutaj to jest to różnie. To może kosztować, widziałem, po 200-300 zł i to są całkiem niezłe podświetlacze. Może nie są wykonane nie wiadomo jak, ale są skuteczne.
a mogą mi kosztować i ponad 1000 zł. No i jednak skoro można kupić z tym podświetlaczem, to no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak wyglądało jest mało, w nocy. To z reguły się kupuje dodatkowy podświetlacz. Dodatkowy, tak? Podświetlacz, dokładnie. Okej, 6500 PLN-ów bierzemy do ręki plus niezawodnego naszego Strassera. I jedziemy na Dolinę Żwirową do Nietkowa, do naszego zaprzyjaźnionego pana Rysia, któremu bardzo dziękujemy za to, że możemy korzystać z jego strzelnicy. I zobaczycie test tego urządzenia. Postrzelamy trochę z tego urządzenia. Dlaczego postrzelamy? Bo mamy taką możliwość. Mamy troszkę amunicji od firmy Kaliber, którą możemy wykorzystywać do naszych testów, więc jedźmy strzelać, oddamy trochę strzałów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbujemy strzelić na 100, 200 i 300 metrów. Co ty na to? Jak najbardziej, czemu nie? Plus pokażemy wam standardowe odległości, te, które zawsze pokazujemy przy urządzeniach termo i nocto. Okej, no to co? To lecimy. Bierzemy sprzęt i lecimy. Thank you.
Słuchajcie, mógłbym powiedzieć, że to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo dziękujemy, że oglądacie nasz kanał. Zapraszamy do subskrypcji. Subskrybujcie nasz kanał, bo dzięki temu możemy robić takie materiały jak w dniu dzisiejszym. Maciek, dziękuję za celne strzały. Dziękuję za fajny test. W firmie Delta Optical dziękujemy za udostępnienie tego oto urządzenia, czyli Pulsar Digex C50. Możecie klikać na stronę Pulsara czy na stronę Delta Optical, gdzie znajdziecie to urządzenie. Ewentualnie pamiętajcie, jak jesteście z okolic Zielonej Góry, sklep Strzelec jeszcze na placu pocztowym. Wpadajcie, zawsze Maciek opowie, sprzeda w dobrej cenie i pewnie i zamontuje, przystrzela i... Mieliśmy jeszcze coś powiedzieć, że jest nowa aplikacja, tak? Widzisz, ja czasami zapominam. Okej, dokładnie, Stream Vision 2 na iOS-a i na Androida. Zawsze zapominam, że Android też jest. Więc można pobrać dla osób, które korzystają z urządzeń firmy Pulsar i wtedy już jest 2. Okej, to co? Zapraszamy zawsze w poniedziałek i zawsze w samo południe na nasz kanał. I tyle, nie? Co więcej, będziemy się tutaj rozwodzić. Lubię jechać na strzelnicę, zawsze postrzelać, nie? Test testem, ale jednak trochę strzału dzisiaj daliśmy. Mimo temperatur i tak dalej, no, było bardzo przyjemnie. Mi się też podobało. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję. To chyba już wszystko. To mówiłem ja, Piotr Bogdanowicz, Vel Leon. I Maciej Stefaniak. Vel Stefan. Kończymy, Maciek. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.